Witajcie z tej strony Srebrne Prowokacje. Dzisiaj w tym filmie porozmawiamy sobie o tym, czy teraz jest dobry czas na kupowanie srebra inwestycyjnego w postaci monet bulionowych. Pokażę Wam również kilka fajnych monet, które w ostatnim czasie nabyłem, a zaprezentowanych tutaj. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami, gdzie analizowaliśmy obecną sytuację na rynku złota i srebra. One są bardzo cenne dla mnie, nie ukrywam tego. Bardzo Wam dziękuję za subskrypcję i te osoby, które jeszcze nie subskrybowały, możecie w tej chwili kliknąć przycisk subskrypcję, kliknijcie dzwonek, nie przegapicie kolejnych materiałów związanych z srebrem i ostatnio też troszeczkę złotem inwestycyjnym. Dobrze, słuchajcie, na początek dwa słowa na temat aktualnej sytuacji. To jest coś, o czym już mówiłem ostatnio, czyli mamy w związku z pandemią koronawirusa rynek tutaj boryka się z następującymi problemami. Mówię tutaj o rynku metali szlachetnych. Podstawowym problemem jest właśnie brak dostaw nowych monet. I to wprowadza bardzo duże zamieszanie na dzień dzisiejszy. To spowodowało przede wszystkim, że cena metalu w pierwszej fazie, powód był trochę inny, natomiast na dzień dzisiejszy rozjechanie się ceny srebra czy złota papierowego od srebra złota fizycznego wynika przede wszystkim z tego, że no nie ma dostaw nowych monet czy sztabek, no a rynek wtórny jakby reguluje to sobie w ten sposób, jak widzimy. Jest bardzo duża ilość kupujących w tej chwili na rynku. No, typowe zjawisko wszędzie w telewizji. Słyszymy o tym, że mamy kryzys, w związku z tym wszyscy chcą się, jeżeli jeszcze nie mają, chcą kupić złoto czy też srebro. Czyli to w dwóch słowach tak wygląda podsumowanie. Teraz słuchajcie, ja Wam powiem, jakie jest moje podejście do sytuacji związanej ze srebrem. Tylko tutaj chciałbym zaznaczyć, że to nie jest porada inwestycyjna i żebyście tutaj nie traktowali tego jak wyrocznie. Pamiętajcie, że każdy jest odpowiedzialny za swoje inwestycje i za swoje pieniądze. Bierzcie pod uwagę, że mogę się po prostu mylić. Moim zdaniem, jeżeli mówimy o monety bulionowe, które w tej chwili na rynku pojawiają się oferty powyżej 100 zł, no 100 zł to jest, wydaje mi się, że jeszcze w miarę rozsądna cena, natomiast pojawiają się po 110, 120, 130 i po 150 zł za uncję. Takie ceny widziałem. Moim zdaniem jest to za drogo, jeżeli chodzi o srebra na dzień dzisiejszy. Pamiętajcie, że w momencie, gdy to nagrywam, mamy Wielką Sobotę 11 kwietnia. Srebro jest w granicach poniżej 16 dolarów za uncję. Czyli patrząc na to, co prezentowałem również w jednym z poprzednich filmów, gdzie porównywałem kryzys z roku 2008 do kryzysu, który mamy obecnie, można wysnuć tutaj pewną analogię. Srebro jest metalem szlachetnym, metalem inwestycyjnym, ale również, niektórzy mówią, że przede wszystkim metalem przemysłowym, który w momencie, gdy rozpoczyna się kryzys, gdy gospodarka ma gorsze czasy, no popyt na ten kruszec również maleje i jego cena spada. Więc moim zdaniem w momencie, gdy sytuacja związana z koronawirusem uspokoi się do tego stopnia, że mennice wznowią sprzedaż i dostawy, ceny srebra powinny tego, które widzimy, które jest notowane, czyli powiedzmy gdzieś poniżej 16 dolarów za uncję, powinny się połączyć z cenami tego kruszcu fizycznego. To jest moja teoria, ja tak obstawiam. Zobaczymy, czas pokaże, czy mam rację. No i w takiej sytuacji, przy dzisiejszym kursie dolara i srebra, wydaje mi się, że za kilka tygodni powinniśmy z powrotem zobaczyć uncję srebra na poziomie pomiędzy 75-80 zł. Czy mam rację? Czas pokaże. W związku z tym ja powiem szczerze, że ja na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o kupowanie monet bulionowych, no nie preferuję zakupu w tej chwili tych monet. Planowałem gdzieś powiedzmy od początku tego roku, miesiąc w miesiąc, jakieś nieduże kwoty przeznaczać właśnie na zakup srebra inwestycyjnego.
po kilka uncji miesięcznie. No od, powiedzmy, ostatnie zakupy udało mi się zrobić na początku lutego, a i od tego czasu przy tej całej zawierusze stwierdziłem, że odpuszczam chwilowo temat zakupu srebra w postaci monet bulionowych. No a zainteresowałem się troszeczkę monetami, które tutaj przede mną są zaprezentowane. Zaraz Wam troszeczkę o nich opowiem. I teraz mamy następujące możliwości. Jeżeli ktoś zbiera srebro w takiej perspektywie długofalowej rzędu 20-30 lat, no to na dzień dzisiejszy te drobne zawirowania nie powinno w żaden sposób wpłynąć na jego strategię. Chyba najlepiej jest po prostu przeczekać i zobaczyć, czy ceny wrócą do normalnego poziomu. Zakładam, że takie osoby mają już jakieś zbiory srebra i no nie ekscytują się aż tak jakimiś chwilowymi wahnięciami. Wchodzenie, tak jak powiedziałem, wchodzenie z większą gotówką na dzień dzisiejszy w zakup monet bulionowych moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem, jeżeli mówimy o srebrze. No ale czas pokaże, czy mam rację, czy się mylę. Bardzo tutaj w tym miejscu proszę Was o odniesienie się do tego właśnie w komentarzach. I co Wy myślicie? Czy rzeczywiście jest szansa, że za kilka tygodni no zobaczymy cenę srebra taką, jak była, powiedzmy, sprzed wybuchu kryzysu, czyli mówiąc wprost, powiązaną z cenami notowanymi na giełdzie. Czyli tak krótko podsumowując temat tutaj zakupu monet bulionowych, ja bym zalecał spokój. Nie podejmować pochopnych decyzji. Ja przynajmniej planuję po prostu na spokojnie ten okres przeczekać i zobaczymy, co będzie za miesiąc. Ale ja Wam powiem, i teraz przejdźmy do tego, co tutaj mam przed sobą. Tutaj mam przed sobą dwie monety. Tak jak powiedziałem Wam, że kupowałem ostatnio moje zakupy, jeżeli chodzi o srebro inwestycyjne, właśnie w lutym. I w lutym udało mi się kupić właśnie jeszcze Redback Spider. Jak wiecie, ta moneta zniknęła jakiś czas temu gdzieś już z ofert, natomiast no jeszcze się pojawiła na chwilę, udało mi się ją kupić. Pomimo tego, że się zarzekałem, że będę ograniczał monety z wyższym premium, no ta, powiedzmy, bardzo mi się podoba, więc zdecydowałem się ją kupić. I druga monetka, również wyższe premium, myszki Lunar, tak, do kompletu mam dwuuncjówkę, już Wam kiedyś pokazywałem, więc ta również ląduje w zbiorze. I tutaj teraz, słuchajcie, monety, które zahaczamy troszeczkę już o numizmatykę, ponieważ przeglądając gdzieś oferty monet, no mapki mam, natomiast na mapki na dłuższą metę, jeżeli, powiedzmy, chcemy uczynić z tego coś bardziej ekscytującego niż tylko dokładanie kolejnej mapki na stos, no robią się najzwyczajniej w świecie nudne. Zacząłem się interesować monetami innymi i tutaj chciałem Wam pokazać, co udało mi się właśnie w okresie marzec, kwiecień kupić do mojej kolekcji. Jeżeli chodzi o srebra, to są monety, no to jest bardziej, powiedziałbym, numizmaty. Nie wiem, czy można w stosunku do nich używać tych samych określeń jak w przypadku typowych bulionówek. To znaczy, że mają wyższą premię w stosunku do ceny spot. Natomiast celowo położyłem tutaj akurat te dwie monety obok tych, ponieważ cena, dajmy na to tutaj, tych monet jest bardzo podobna, czyli gdzieś w granicach 120 zł. To, co udało mi się kupić, to są 2 dolary, w sensie dwie monety jednodolarowe, jedna z roku 1921, dolar Morgana i Liberty 2020 rok. Ostrość, łapie czy nie łapie. Bardzo ładne monety, duże, tak jak powiedziałem, celowo wam tu pokazuję, powiedzmy, w porównaniu z typowymi uncjówkami. 38 mm średnicy mniej więcej, czyli to jest Stany Zjednoczone. Mam 5 koron z Austro-Węgier z roku 1900, zaraz, to jest 1907, tak, bardzo ładna moneta również. I mam monety niemieckie, Cesarstwo Niemieckie, również monety z ponad stuletnie. Cena tych monet, no tutaj już, tak jak powiedziałem, już kruszec to jest jedno, natomiast no tutaj ta wartość numizmatyczna, ja powiem szczerze, że te monety nie są jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o numizmaty.
Nie są to ani rzadkie pozycje, ani jakoś specjalnie wyszukane. Ich cena jest rozsądna, tak jak powiedziałem, porównywalna do tych monet, które tutaj pokazałem. Dla mnie to jest pewnego rodzaju alternatywa. Ja w moim filmie o tym, czy warto kupować monety premium, mówiłem o tym, jakie mam co do nich wątpliwości. Natomiast no, te monety to jest zupełnie inny temat. Ja o nim jeszcze na pewno, ja do niego na pewno jeszcze wrócę. To, co jeszcze udało mi się kupić, to jest właśnie również Cesarstwo Niemieckie, ale dwie marki. Tutaj z okresu III Rzeszy 5 marek i dwie marki Szwajcaria 1900, przepraszam, dwa franki Szwajcaria 1922. Czyli jak widzicie, bez bulionu, natomiast trochę srebrnych monet do mojego zbioru wpadło przez te ostatnie dwa miesiące. Na końcu jeszcze jedna uwaga, ja już o tym też ostatnio mówiłem. Uważajcie na zakupy z długim terminem dostawy, te 46-48 dni. Coraz więcej komentarzy, czy to pod moimi filmami, czy na innych kanałach, gdzie ludzie piszą pełni obaw, że złożyli swoje zamówienie, przedpłacili czasami duże ilości gotówki i towaru nie otrzymali i nie wiadomo, kiedy otrzymają. Nawet licząc optymistycznie, że wszystkie punkty sprzedaży przetrwają ten kryzys, towar jakby pojawi się i wszystko jakby skończy się dobrze, no to stres, który jest związany z tym, z całą tą sytuacją, na pewno jest nie do pozazdroszczenia. Dobrze. Słuchajcie, wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć w tym krótkim filmie świątecznym. Chciałem skorzystać z okazji, mamy dzisiaj Wielką Sobotę, chciałem Wam złożyć wszystkim życzenia spokojnych i przede wszystkim zdrowych świąt Wielkiej Nocy. I pamiętajcie, zostańcie w domach, tak żebyśmy wszyscy w najbliższym czasie no, rzeczywiście mogli w pełnym zdrowiu wrócić do normalności. Jeszcze raz na końcu dziękuję za subskrypcję i przypominam o subskrybowaniu tym osobom, które jeszcze tego nie zrobiły. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym materiale.